Słuchaj, może innym razem, tym razem chciałbym się spotkać tylko z tobą. I to jest odważne prowadzenie, mówienie, słuchaj. Dziewczyny mówią, że to nie jest to, że tego nie czują, kiedy im się nie podobałeś od początku, albo im się przestałeś podobać gdzieś po drodze, ponieważ zachowywaliśmy się w sposób dla nich odpychający, mówiąc najogólniej. I to są najczęstsze błędy tak zwanego miłego gościa, czyli jak gdzieś tam masz nagranie o tym, jak uniknąć syndromu miłego gościa. I często się to nawet powtarza w różnych artykułach, co robimy nie tak. I tutaj dwie największe, najbardziej ogólne przyczyny są takie, że po pierwsze, facet sam wpada w szufladkę takiego przyjaciela, kolegi, nikt więcej, ponieważ sam nie prowadzi tej relacji do przodu. I to jest ta różnica też z tymi niegrzecznymi chłopcami, że ci niegrzeczni wcale nie są jacyś super świetni, tylko są, oni są na tyle głupi, albo na tyle chamscy, albo na tyle wulgarni, na tyle może aroganccy, czy nawet pewni siebie w pewien sposób może to być interpretowane, że oni pchają tą relację do przodu i robią jakieś zdecydowane kroki. Czyli ja nieraz tłumaczę, słuchaj, no nie możesz pod pretekstem z dziewczyną cały czas ukrywać ze wszystkich sił jakichkolwiek męskich intencji, tylko musisz w pewnym momencie pokazywać, że tutaj jest potencjał na coś więcej, ale w taki sposób też w rozmowie, we flircie, to może być ukryte między wierszami, to może być zabawne, to może być pod ukryciem humoru. Natomiast przychodzą takie momenty, to się nazywa kroki do związku. Jest 12 kroków do związku, część z nich powinna już inicjować później kobieta, ale sam początek znajomości my musimy rozkręcać jako mężczyzna, agresor, lider, przewodnik, ten silniejszy, ten, który powinien wiedzieć, jak postępować, ten, który ma plan, ten, który przewodzi, a kobieta jest tą bierną osobą. I kobieta wysyła jakieś tam sygnały zainteresowania i my mamy je podchwycić, mamy wtedy zielone światło i wtedy możemy w pewny siebie sposób zrobić krok. I teraz pierwszy krok, oczywiście po podejściu, bo tam kobieta na przykład daje kontakt wzrokowy, ale nie zawsze. I w rozmowie tam dotknie cię w ramię, albo będzie się śmiać, czy będzie ci pomagać w rozmowie, będzie cię komplementować, że jesteś pewny siebie, zabawny. No różne są oznaki zainteresowania, mniej znaczące i bardziej znaczące, ale to taki pierwszy krok, który weryfikuje, czy ona flirtuje z tobą dla sportu, czy może mogłoby być z tego coś więcej, to jest zapytanie się nią bez żadnych pretekstów, że angielski, że pobiegać, że udzielić sobie jakichś konsultacji prawnych, czy cokolwiek innego, tylko bez pretekstów. Hej, jaki jest w takim razie twój numer telefonu? I obserwujesz, jak ona zareaguje na to, czy poda bez zawahania, czy będzie dawać wymówki i tak dalej. To może jeszcze nic nie znaczyć. Jak już masz ten numer, to wtedy zamiast pisać gdzieś naokoło jakieś, nie wiem, niepotrzebne wiadomości z nią, należy w zdecydowany sposób zaproponować jej poprzez telefon, zadzwonić w końcu i powiedzieć: hej, słuchaj, spotkajmy się w czwartek o 18 przy wejściu do McDonalda. Dasz radę? I w tym momencie podaliśmy konkretne miejsce, godzinę, datę spotkania i słuchamy, co ona powie dokładnie. Czy ona w tym momencie powie dobrze i przyjdzie, albo powie: słuchaj, no nie mogę, bo już wtedy sobie robię loki z moją koleżanką i nie dam rady w ten dzień, ale jestem wolna w środę. Jeżeli ona podaje ten alternatywny dzień, to znaczy, że chce się spotkać. Natomiast jeżeli nie podaje tego dnia, tylko jest cisza, no to wtedy najprawdopodobniej na 90% jest to wymówka, ona chce nas delikatnie spławić, nie chce nas urazić w żaden sposób i wtedy dla 100% pewności można zadzwonić drugi raz za 7 dni, żeby się nie narzucać i zobaczyć, czy ona drugi raz pod rząd poda nam wymówkę i nie będzie chciała przyjść na to spotkanie, ponieważ musimy oceniać czyny, zachowania, decyzje kobiety, a nie to, co się nam wydaje, ani nie to, co byśmy chcieli, żeby kobieta robiła, tylko musimy oceniać to, co ona faktycznie robi. I liczy się to, czy ona przychodzi w ogóle na spotkania, czy rusza swoje cztery litery i przychodzi na spotkania. Więc jeżeli kobieta nie chce przyjść na spotkanie, no to nie jesteśmy w stanie się jej sprzedać, nie jesteśmy w stanie rozwijać znajomości, nie mamy wtedy, jeżeli na przykład niektórzy faceci chcą rozwinąć relacje przez telefon, przez wiadomości, przez nawet dzwonienie do siebie i tak dalej, a wtedy nie masz tej potężnych metod komunikacji, jakimi właśnie jest mowa ciała, jakimi są nasze gesty, uśmiech, ton głosu, ta cała pewność siebie. Nie ma tego, tylko przez sam tekst jesteśmy ograniczeni. No, ewentualnie przez dzwonienie, to przez modulację głosem, ale wtedy też nie możemy przede wszystkim odczytać jej mowy ciała, jak ona reaguje na to wszystko. Więc no, jesteśmy we mgle, tak się nie da. Żeby nie marnować na to czasu, bo można pisać z dziewczynami po kilka lat i niekoniecznie się spotkać, albo okaże się, że jesteście zupełnie innymi osobami, niż się wam wydawało. Dlatego najlepiej jest po prostu zaproponować termin spotkania. Jeżeli jest to dziewczyna z internetu, to również polecam, żeby w ciągu około 5 wiadomości albo około dwóch dłuższych czatów po 20-30 minut, żeby zaproponować spotkanie, ponieważ mnóstwo dziewczyn się dowartościowuje uwagą innych facetów. I chcę po prostu czuć się pożądanymi, czuć, że się komuś podobają, chcą mieć uwagę kogokolwiek, ale jak przychodzi to do czego, typu na przykład choćby spotkanie głupie,
to ona już nie mogę, bo coś tam. I tak samo później dalej, czyli kobieta może przychodzić na spotkania dla sportu, z nudów. Ale pierwszym sposobem, żeby to zweryfikować w pewnym stopniu, to jest pocałunek w usta, to jest ten trzeci krok do związku. I to weryfikuje, czy to jest tylko przyjaciółka, czy ona się z tobą spotka z nudów, czy może się jej trochę podobasz, może coś w tym jest. To jeszcze nie jest związek, pocałunek, ale to jest taki kontekst potencjalnej pary. I to jest też odważne, męskie, że w pewnym momencie, po kilku spotkaniach, nie za wcześnie, nie za późno, bo po pięciu spotkaniach to kobieta potem myśli, ja się mu chyba nie podobam, albo on jest tchórzem, nie wie co ma robić, wysyła mu sygnały, a on nic z tym nie robi, on nie wie jak postępować z kobietą i też dziewczyna wtedy jakby skreśla ciebie i zostaniesz tylko kolegą. Więc najlepiej gdzieś tak po trzecim, czwartym, piątym spotkaniu, w zależności od tego, jak oceniasz jej oznaki zainteresowania pocałunkiem, czyli patrzy ci na usta, siada bliżej ciebie, patrzy ci długo w oczy, generalnie dużo się uśmiecha i chciałaby być pocałowana, widać to po jej mowie ciała, można wtedy ją troszkę, że tak powiem, przeczekać, żeby jeszcze bardziej tęskniła za tym i dopiero potem, po czwartym, piątym spotkaniu nawet pocałować, to będzie okej. Okay. Jeżeli jest obojętna, ona nie wiadomo, czy przychodzi na randki z nudów, można wcześniej, już po drugim, trzecim spotkaniu nawet, żeby ją skreślić, żeby mieć ją z głowy, bo nie chcemy tracić czasu na kobiety, które przychodzą na randki z nudów. Więc to jest ogromna oszczędność czasu, a wiele kobiet, około połowy, przychodzi na randki, żeby spotkać się z kimkolwiek. Nawet jeżeli facet im się do końca nie podoba, albo wcale im się nie podoba, bo chcą wyjść z domu, nie chcą być same, chcą może darmowy posiłek, dlatego też polecam tanie randki. Więc te trzy kroki są w stanie rozpoznać to, czy jest jakikolwiek potencjał na rozwijanie tej relacji. No bo potem jeszcze zasada, że kobiety znikają na przykład po 8 spotkaniach bez powodu, bo coś im się tam pozmieniało w głowie, coś im w życiu zmieniło, może były się odesłał, może wybaczyły byłemu, wróciły do byłego, może coś im się zmieniło, wyjeżdżają, zmieniają miasto, poznamy kogoś ciekawszego, różne rzeczy i kobieta nagle znika po 8 spotkaniach bez słowa. Dlatego nie wierzymy kompletnie w nic, nic się nie liczy, dopóki nie masz 10 spotkań sam na sam. I nieraz też faceci mają, wiesz, wieloletnie, wielomiesięczne konwersacje internetowe i nigdy nie byli na jednym spotkaniu. Im się wydaje, co to oni nie czują, co kobieta nie czuje, ale to wszystko nie ma sensu. Ona nawet nie była na spotkaniu. Musi być 10 spotkań, żeby mieć jakiekolwiek podstawę do tego, że no, dobrze jest, fajnie się spotyka, no i potem masz kolejne kroki do związku właśnie, że kobieta chce się widywać częściej, że kobieta się ciebie pyta, co ty do niej czujesz, że kobieta się pyta, czy widujesz inne kobiety, że kobieta się pyta, gdzie to zmierza, że ona by chciała, że ona w końcu zaczyna ciebie gonić, ponieważ większość kobiet narzeka na to, że faceci zbyt szybko idą do przodu, że faceci są zbyt łatwi, przewidywalni, zbyt nachalni nieraz. Albo po prostu grają jak dzieci w takie otwarte karty, że zachowują się jakby nigdy nic, a potem nagle mówią, no wiesz, ale ja do ciebie coś czuję. I ona wtedy myśli sobie, o kurde, ale ciężki temat, ale mnie teraz zaskoczyłeś. I powinno się to robić za pomocą właśnie pocałunku, za pomocą mowy ciała, za pomocą gestów, za pomocą spotkań randkowych, na których jest jakaś zabawa, a nie zabijanie czasu, takie spędzanie czasu jak z kumplem, że siedzą na przykład faceci z dziewczyną gdzieś tam pod blokiem na fajeczce, czy gdzieś tam bardzo dużo czasu nią spędzają w domu i ucząc się tam jakiegoś angielskiego na przykład i są takimi kumplami, ale to nie było nigdy umówione spotkanie tylko w celach czysto rozrywkowo-towarzyskich, żeby się poznawać, żeby był ten potencjał potencjalnej pary, to na takie coś się nie umawiali. I w związku z tym też dziewczyna potem jest zaskoczona, że ale jak to, ja nie wiedziałam, że ty chcesz ode mnie czegoś więcej, no ale on nigdy nie powiedział przez telefon odważnie na przykład, hej, spotkajmy się w tym i w tym dniu, ona się zapyta, a po co? A to mówisz odważnie, aby wnieść trochę szczęścia do twojego życia. I ona mówiła, wiesz, no bo chciałam przyjść z koleżanką czy coś, słuchaj, może innym razem, tym razem chciałbym się spotkać tylko z tobą. I to jest odważne prowadzenie i mówienie, słuchaj, chcę z tobą w pewnym sensie randkować. Nie jest to mówienie wprost, chodźmy na randkę, bo to jest ciężkie słowo i tak dalej, aczkolwiek ewentualnie można byłoby też tak powiedzieć, żeby dziewczyna otwarła oczy, że o, z tym kolesia mogę iść na randkę, a to nie będzie jakiś mój przydupas, który będzie za mną chodził, błagał, pieskował mi, adorował mnie, będzie tak zwanym orbiterem i sługą i tak dalej. Więc to trzeba też tak delikatnie właśnie w ten sposób pokazywać. Czyli to nie jest oświadczenie się, to nie jest mówienie, że ją kochasz, to nie jest mówienie, że ona ci się podoba, że chcesz czegoś więcej, tylko to jest delikatne komunikowanie, słuchaj, spotkajmy się tak po prostu, żeby spędzić trochę fajny czas. Żebym wniósł to szczęście do twojego życia, albo można mówić, aby wywołać uśmiech na twojej twarzy, albo żeby wnieść trochę pozytywnej energii do twojego życia. Czyli jedno z tych trzech wyrażeń można użyć nieraz, kiedy do dziewczyny podchodzisz, ona się pyta, czemu do mnie zagadałeś, tego typu lekkie teksty można powiedzieć, albo kiedy właśnie przez telefon się pyta, a co się stało, albo czemu ją pocałowałeś, to też można jej wtedy powiedzieć, za dobre sprawowanie, za to, że byłaś grzeczna. Że w ten sposób też dajemy jej aprobatę, nagradzamy ją i w ten sposób się prowadzi tą relację do związku. No i jeżeli faceci tych kroków nie przestrzegają, no to wpadają właśnie w rolę kolegi, nie ma czegoś, bo facet nie wie co robi. Dziewczyna wtedy czuje, on się nie zna, on mnie nie prowadzi, ja muszę go prowadzić za rączkę jak dziecko i przez to jest nieatrakcyjne, bo dziewczyna nie chce matkować mężczyźnie, no chyba, że jest taką dominującą kobietą albo desperatką i szuka sobie pantofla, którego zdominuje, no to wtedy okej, ona odwali całą robotę za nas, ale na dłuższą metę
taka kobieta i tak się znudzi prędzej czy później takim facetem i albo nie będzie go szanować, albo po prostu od niego odejdzie, zmieni na inny model. Także podsumowując w wielkim skrócie, żeby uniknąć takiej szufladki bycia tylko kolegą, to po pierwsze unikać bycia takim jak wszyscy, bycia nudnym, bycia po prostu takim jak inni faceci. Trzeba się w jakiś sposób odróżnić od tłumu klonów, że tak powiem, bo ludzie są zaprogramowani pewnymi schematami, potem to powtarzają i kobiety to odpycha. Mimo że w filmach się pokazuje inaczej, że zawsze największa łajza, która wspiera dziewczynę, wygrywają, co w rzeczywistym świecie nie ma raczej miejsca, chyba że ona z litości na przykład po roku, dwóch, kilku latach stwierdza, on nie chce być dłużej sama, no to dobra, dam szansę temu, bo on zawsze mnie błagał o związek. Ale pytanie, czy to będzie szczere zainteresowanie, czy ona będzie faktycznie o niego dbać, czy będzie znowu tylko brać go za pewnik i wykorzystywać go do swoich własnych przyjemności, czy tam realizować za pomocą niego jakieś swoje żądania, będzie maniaczką kontroli i tak dalej. Księżniczką dramatu, będzie się fochać, będzie nim rządzić, no będzie go źle traktować, to trzeba zrobić wszystko, żeby uniknąć tak nieszczerego zainteresowania, kiedy dziewczyna po prostu chce być z kimkolwiek. I to może być tak, że od początku się z tą spotyka z takim zamiarem i trzeba to oceniać na podstawie jej zaangażowania w poszczególne etapy relacji, a także może tak być z koleżankami, że one nieraz odzywają się po jakimś tam czasie, kobiety, które cię odrzuciły, odzywają się po jakimś tam czasie, czemu nie piszesz, czemu przestałeś, bo ona chce uwagi, bo ona chce, żeby jakikolwiek facet za nią gonił, a skoro wcześniej cię odrzuciła, to czemu nagle jej się odmieniło, więc liczy się to, jak ona na początku zareagowała na ciebie. Także pierwsza rzecz to jest właśnie unikanie bycia takim jak wszyscy, druga rzecz to jest prowadzenie dziewczyny w pewny siebie, męski siebie sposób do przodu w kierunku związku, wjechanie na właściwe tory do relacji właśnie randkowej, bo jeżeli zaczniemy od takiej strony właśnie koleżeńskiej, będziemy chcieli się kolegować cały czas, to potem ciężko jest zmienić to na tor randkowy, bo to już od samego początku znajomości kobieta szybko zaczyna ciebie oceniać, widzieć, w jakim kierunku to idzie, czy ty masz to coś, czy ty potrafisz flirtować, czy ty jesteś na jej poziomie, czy ty rozumiesz te tematy, czy raczej jesteś bojaźliwy, nie wiesz co robisz, nieudolny w tych sprawach i ona wtedy traci zainteresowanie z czasem i potem już ciężko jest się z tego wybić. Można próbować jakoś to ponaprawiać, ale im dłużej to trwało, ta nieporadność, tym dziewczyna jest bardziej utwierdzona w tym, że pewnie coś potem odgrywasz, jakieś tam robisz, udajesz coś, że się zmieniłeś i tak dalej. Ona nie jest w stanie zapomnieć tego, bo jak raz wypuścisz, że tak powiem, byka z zagrody, no to już potem jak go z powrotem złapać, czy konia. To jest tak tajemnica, raz wyjawisz, to już nie możesz z tego z powrotem uczynić tajemnicą. Dlatego tak często jest, że mamy tylko jedną szansę i tyle.